Na niektórych z tych portretów możemy dostrzec symbole, które na pierwszy rzut oka nie wydają się fascynujące, ale tak naprawdę kryją sobie szalenie ciekawą historię. Ich autor Witkacy eksperymentował z narkotykami i twórczością powstałą pod ich wpływem. Na jego obrazach możemy znaleźć symbole literowe takie jak CO, które oznacza, że w trakcie pracy zażył kokainę, czy harminę, psychodeliczną substancję. Umieszczał na portretach również informacje związane z piciem alkoholu, herbaty, kawy lub określał ilość dni abstynencji od nałogów. Dla przykładu NP69 oznacza, że nie palił od 69 dni. Czasem na portretach pojawiały się inicjały osób, które były obecne przy wykonywaniu wizerunku. Artysta był przekonany, że wszystko to wpływa na jego sposób postrzegania rzeczywistości, a co za tym idzie, także na proces twórczy. To właśnie dlatego